Odsłuch społeczny. To jest Odsłuch społeczny, podcast o tematyce społecznej i politycznej. Nazywam się Anna Roszman, a moim gościem jest Przemysław Wielgosz, redaktor naczelny Le Monde Diplomatique edycji polskiej i autor książki Witajcie w cięższych czasach, polski kapitalizm, globalny kryzys i wizje lepszego świata, o której dziś porozmawiamy. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Książka to zbiór tekstów, które ukazywały się w ciągu ostatnich kilkunastu lat na łamach pisma Le Monde Diplomatique. Jest ona podzielona na 6 bloków tematycznych i chciałabym naszym słuchaczom i słuchaczkom przybliżyć właśnie te najważniejsze tematy, które pan poruszył, oraz skupić się na kilku wybranych wątkach. Więc zacznijmy może od takiego uporządkowania. Pierwszy rozdział nosi ten sam tytuł jak cała książka, czyli Witajcie w cięższych czasach. I pisze pan tutaj o tym, że ostatnie 30 lat w Polsce to była taka kronika zapowiedzianej katastrofy, przez którą rozumiemy rządy prawicy. Wyznaczmy więc ramy, kiedy nastały cięższe czasy. Tak, ja zaczynam od takiej konstatacji trochę polemicznej, odnoszącej się do debaty, która trwa od mniej więcej 2015 roku, od momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość dochodzi do władzy w Polsce, która po takiej, powiedzmy, liberalno-postępowej stronie wygląda w ten sposób, że mówi się zwykle o tym, że to jest moment, w którym właśnie sprawy w Polsce skręcają w złą stronę. Że prawica po przejęciu władzy zaczyna trwonić osiągnięcia minionego trzydziestolecia. No i mój zamysł polemiczny polega na tym, że ja uważam, iż to nie było wspaniałe trzydziestolecie, że to nie były piękne czasy, które skończyły się gwałtownym załamaniem i przejściem w czasy złe, tylko że to były ciężkie czasy, a dziś mamy czasy jeszcze cięższe. Prawica dokręciła śrubę polityczną, kulturową, ideologiczną, ale to nie znaczy, że zainicjowała te procesy, które moglibyśmy określić mianem, nie wiem, zagrożenia dla demokracji, tylko kontynuowała je. Bardzo wiele elementów tej dzisiejszej polityki to są po prostu działania, które stanowią radykalizację albo po prostu kontynuację tego, z czym mieliśmy do czynienia w ciągu minionych 30 lat, na różnych etapach tego okresu, w różny sposób. Ale da się to zauważyć, że właściwie od 1989 roku w Polsce obserwujemy restaurację takiej bardzo brutalnej, bardzo też niedemokratycznej wersji kapitalizmu, kapitalizmu neoliberalnego. To zresztą jest taki niesamowity paradoks. Polskie społeczeństwo w końcu lat 80. marzyło o tym, żeby wyjść z dyktatury realnego socjalizmu. Marzyło o tym, żeby zainstalować tutaj demokrację, natomiast dostało kapitalizm, a to są dwie różne rzeczy. Lata 90. to był taki okres, gdy w dominującym dyskursie publicznym w Polsce dominowało takie utożsamianie kapitalizmu i demokracji. Mówiło się, że skoro mamy reformę Balcerowicza, to automatycznie oznacza, że mamy demokrację, mamy najlepszy z możliwych światów i powinniśmy się z tym pogodzić, bo tak to już teraz będzie, a ci, którym się to nie podoba, są jakimiś homosowietikusami, jak wtedy mówił ksiądz Tischner, jeden z ówczesnych autorytetów, dyskredytując miliony ofiar transformacji neoliberalnej w Polsce. No i to jest, wydaje mi się, kluczowy moment dla zrozumienia tego, co się potem wydarzyło. No dlatego, że ten model ekonomiczny, który nazywamy neoliberalizmem, był zarazem uderzeniem w te wszystkie aspiracje demokratyczne, które w Polsce wcześniej wyrażał ruch Solidarności, który przecież był ruchem robotniczym, był ruchem, który się koncentrował na ideach samorządności pracowniczej, podmiotowości klasy pracującej, co zostało praktycznie wyrzucone do śmietnika w początku lat 90. w imię akumulacji pierwotnej kapitału, która się w Polsce odbyła w sposób niesłychanie brutalny i tak jak mówiłem, kosztem ogromnych wyrzeczeń, strat po stronie klas pracujących, klas ludowych, jakkolwiek nazwiemy większość polskiego społeczeństwa, która doświadczyła gwałtownej pauperyzacji, a także bezrobocia. Trzeba pamiętać, że
końcówka lat 80., początek lat 90. w Polsce to jest około 5% bezrobocia. Ono się gwałtownie zwiększyło po transformacji, w trakcie transformacji lat 90. Na początku lat 2000 mieliśmy w Polsce dwucyfrowe bezrobocie. Ono właściwie dwucyfrowe stało się już na początku, po połowie lat 90. I było takie aż do mniej więcej 2015 roku. Około 20% bezrobocie to jest poziom, który w krajach takich jak Grecja został zanotowany podczas dna kryzysu roku 2008-2009-2010. Polska miała takie wskaźniki przez właściwie 15 pierwszych lat, więcej niż 15, 20 pierwszych lat transformacji. Podobnie jeśli chodzi o kwestię pauperyzacji, mamy od 15% ludzi żyjących poniżej minimum socjalnego w roku 89-90 do 60% w roku 2003-2004 i do 40% ponad dzisiaj. Ja jeszcze będę chciała na pewno wrócić do tej takiej pominiętej roli właśnie ruchów ludowych, bo pisze Pan też o tym w trzeciej części książki, gdzie pisze Pan więcej o polityce historycznej, ale jeszcze mówiąc o transformacji, chciałabym, żeby opowiedział Pan o micie klasy średniej, tak trochę odwracając to, co teraz Pan powiedział przed chwilą. Pisze Pan o tym, że mit powstającej klasy średniej to był jeden z takich mitów fundatorskich III RP, no i że dzisiejsza rzeczywistość bardzo mocno ten mit weryfikuje. Tak, rzeczywiście mieliśmy lata 90., początek lat 2000, to był taki okres dominacji, takiej opowieści o tym, że znaleźliśmy się oto w bezklasowym społeczeństwie klasy średniej. Wszyscy mieliśmy należeć do klasy średniej, mówiły o tym media, taki przekaz nam podsuwała reklama. To była też ta wspólna część właściwie dla wszystkich głównych partii politycznych funkcjonujących w debacie politycznej. Właściwie wszyscy o tym mówili, wszyscy nas do tego przekonywali. I rzeczywiście badania socjologiczne pokazują, że znaczna część polskiego społeczeństwa w to uwierzyło. Ponad 70% Polek i Polaków wierzy w to, że jest częścią klasy średniej, podczas kiedy takie warunki ekonomiczne, przynależności do tej klasy, do tego, w jaki sposób sobie ją wyobrażamy, spełnia raptem 1,5 miliona osób, z tego, co pokazują nam badania socjologiczne. Czyli jakby mamy do czynienia z pewnym mitem, z pewną mitologią, która jest oparta na takim programie rozwijania takiego marzenia o indywidualnym awansie, indywidualnym sukcesie ekonomicznym, który zderza się z bardzo skrzeczącą rzeczywistością. No, mnóstwo ludzi w latach 90. traciło w Polsce pracę. Mnóstwo też uwierzyło właśnie w to, że teraz dzięki indywidualnemu wysiłkowi będą w stanie dołączyć do klasy średniej, dołączyć do klasy burżuazyjnej, jak to się kiedyś mówiło, może trochę bardziej precyzyjnym językiem, no, czyli uprawiać własne ogródki w tym nowym kapitalizmie, robić własne biznesy. No i niestety rzeczywistość, szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, bardzo, bardzo negatywnie i bardzo brutalnie zweryfikowała te nadzieje, bo setki tysięcy ludzi, którzy w latach 90. próbowali handlować na takich łóżkach polowych, na ulicach polskich miast, na bazarach, którzy później dorobili się jakichś sklepików, w zderzeniu z potężną konkurencją sklepów wielkopowierzchniowych, które weszły do Polski po wejściu do Unii Europejskiej, po prostu przegrała i stanęła przed widmem ponownej proletaryzacji. Bo często to było tak, że to były osoby, które wcześniej pracowały w fabrykach, straciły pracę, robiły własne interesy i później zaczęły w konkurencji z kapitałem europejskim, który szeroką ławą wszedł wtedy po 2004 roku do Polski, tracić. No i to jest według mnie jedno z głównych uwarunkowań ekonomicznych, które leży za wzrostem wpływów skrajnej prawicy w Polsce, bo te grupy, które uwierzyły właśnie w ten mit klasy średniej, to nie są ludzie, którzy byliby skłonni do pokładania nadziei, no nie wiem, na przykład w samoorganizowaniu się, w jakiejś solidarności klasowej. Ten mit klasy średniej był jego rewersem, był taki antymit klasy pracującej. Bycie pracownikiem w
Polsce w latach 90., na początku lat 2000 było obciachowe. Bycie pracownikiem to było właśnie bycie kimś w rodzaju homo sowieticusa księdza Tischnera. To było coś, czego należało się wstydzić. I rzeczywiście nawet badania socjologiczne pokazywały, że przedstawiciele klasy, przemysłowej klasy robotniczej uważali się za klasę średnią. Chcieli uważać się za klasę średnią, chcieli się widzieć w roli klasy średniej. No więc jakby sytuacja, w której taka grupa, która wyrasta na pogardzie w gruncie rzeczy dla klas ludowych, pogardzie dla robotniczej solidarności, robotniczego etosu, robotniczego kolektywizmu, przegrywa i staje w obliczu zagrożenia proletaryzacją, czyli zagrożenia zepchnięciem w otchłań tej kondycji robotniczej, od której chciałyby się te osoby odróżnić, wyemancypować. No to oczywiście dochodzi do wybuchu niezwykłych frustracji, przy czym te frustracje no właśnie nie zamieniają się w taki społeczny gniew, który buduje jakąś wspólnotę opartą na ideach równości czy solidarności, ale będzie to przede wszystkim taka frustracja, taka wściekłość klasy niższej, klasy średniej, takiej drobnicy kapitalistycznej, która zwykle w historii, jak okazuje się także obecnie w Polsce, przeradza się we wzrost poparcia dla ugrupowań skrajnie prawicowych. Ta wściekłość się realizuje poprzez szukanie jakiegoś kozła ofiarnego. Czy to będą uchodźcy, czy to będzie konkurencja gdzieś tam na rynku pracy. W Anglii na przykład wiele z tych osób przywiozło ze swoich doświadczeń migracyjnych niesamowitą islamofobię. Czy to będzie dzisiaj nienawiść do mniejszości seksualnych, czy to będzie nienawiść do kobiet walczących o swoje prawa. Jakby w ten sposób prawica mobilizuje przegranych, którzy uwierzyli w ten mit klasy średniej. Tak to wygląda. Odsłuch społeczny. Myślę, że to jest dobry moment, żeby poruszyć wątki z trzeciej części książki, Historia jako pole bitwy, gdzie pisze pan o polityce historycznej. I z tym, co do tej pory pan powiedział, zazębia się taka myśl, którą też tutaj pan zawarł w tym rozdziale, że problem z opowiadaniem historii polega na tym, że my ją w Polsce chociażby opowiadamy sobie przez pryzmat podziałów narodowych, a nie klasowych. Na czym polega ten problem? Tak, no jakby zacząć należałoby może w ogóle od tego, że problemem jest to, że polskie życie publiczne dotyczy to także innych krajów i naszej części Europy i w pewnym sensie także Europy Zachodniej. Od kilku dekad to jest pewien proces, który obserwujemy, w coraz większym stopniu jest zwrócone ku przeszłości, że jakby starcia polityczne bardzo często odbywają się w takich szatach wyciągniętych z jakiejś takiej historycznej szafy. Widać to bardzo dobrze w polityce, którą prowadzi dzisiaj prawica, która nieustannie odwołuje się do historycznych sporów, która nieustannie próbuje je eksploatować, która nieustannie próbuje dyskredytować swoich przeciwników, przypinając im różne łatki wyciągnięte właśnie z historii. Stąd na przykład Platforma Obywatelska może stać się nagle synonimem komunizmu. No to się zdarza w retoryce rządzącej prawicy w Polsce bardzo często i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, natomiast bardzo dobrze sprawdza się w roli takiego retorycznego narzędzia walki politycznej. No w związku z czym tym miejscem, gdzie można znaleźć rzeczywiste różnice, staje się coraz częściej przeszłość, ale oczywiście przeszłość kreowana dzisiaj na użytek dzisiejszego sporu politycznego. No i coś takiego robi właśnie prawica, która stara się zredukować historię do jej wymiaru z jednej strony takiego państwowego, a z drugiej strony do wymiaru narodowego, projektując dzisiejsze wyobrażenia od tożsamości etnicznej, narodowej na przeszłość, kompletnie gwałcąc tym prawdę historyczną, no, która wygląda tak, że taki sposób identyfikacji narodowej, z jakim mamy do czynienia dzisiaj w Polsce, jest bardzo świeżą historią, jest czymś, co ukształtowało się dopiero w XX wieku. I to w dodatku ten rodzaj myślenia o narodzie, o historii narodowej, unarodowionej, który prezentuje dzisiejsza prawica i realizowana przez nią polityka historyczna, odwołuje się do bardzo konkretnej tradycji, do tradycji narodowej demokracji, do tradycji nacjonalizmu polskiego, do tradycji polskiej endecji,
która jest tradycją bardzo szczególnego rodzaju nacjonalizmu, opartego na właśnie takim, na takiej wykluczającej wizji wspólnoty religijno-kulturowej. I to z tego wynika też funkcja, jaką ta wizja narodu, która jest tak mocno dzisiaj w ramach polityki historycznej lansowana, i funkcja polityczna. No, chodzi po prostu o to, żeby budować taką wizję monolitycznej wspólnoty, z której będzie można wykluczać wrogów, wykluczać kozły ofiarne, wykluczać mniejszości, wykluczać tych, których się nazwie obcymi, agentami itd. itd. To jest tego rodzaju mechanizm. No i stąd jest konieczność innego spojrzenia na procesy historyczne. Wyjście od tego, z tych ram ideologicznych, które nam narzuca dzisiaj prawica, z tych ram nacjonalistycznych i spojrzenia na przeszłość jako na dziedzinę zmiany społecznej, jako na dziedzinę konfliktu klasowego, nie jako na dziedzinę afirmacji jedności narodowej, ale właśnie klasowych nierówności, niesprawiedliwości, ale też walki przeciwko nim. Odsłuch społeczny. W tej części poświęconej historii rozprawia się pan z jeszcze jednym mitem, mianowicie pisze pan o antyfaszyzmie dość sporo i pisze pan o tym, że ta historia II wojny światowej też właściwie nie jest opowiadana w taki prawdziwy sposób. Mianowicie stawia pan taką tezę, że w walce aliantów z Osią tak naprawdę nie chodziło o antyfaszyzm, ale o dominację. Tak, no, to była II wojna światowa, była zwieńczeniem konfliktu, który zaczął się w roku 1914. Wielu historyków mówi o II wojnie 30-letniej i rzeczywiście można mówić o tym, że to jest taka sekwencja w historii współczesnej, która sprowadza się w gruncie rzeczy do zejścia ze sceny hegemonicznej w systemie światowym Wielkiej Brytanii i walki o schedę po Imperium Brytyjskim. Walki, która się toczyła między Niemcami, które aspirowały do zajęcia miejsca Wielkiej Brytanii, były jej konkurentem pod koniec XIX wieku, a jak się koniec końców okazało, Stanami Zjednoczonymi, które te rywalizacje w świecie kapitalistycznym wygrały. No i był jeszcze jeden element, czyli stalinowski Związek Radziecki, który tutaj też odegrał bardzo istotną rolę. Ale żadna z tych sił, ani Wielka Brytania schodząca ze sceny, ani Stany Zjednoczone, Imperium Wschodzące, ani Niemcy, Imperium Aspirujące, ani Związek Radziecki, który z projektu rewolucyjnego przekształcał się właśnie w projekt imperialny, nie zaangażowały się w ten konflikt w imię wielkich, szczytnych ideałów demokracji, obrony praw człowieka. To widać, w jaki sposób mocarstwa koalicji antyhitlerowskiej podchodziły do kwestii Holokaustu, do kwestii pomocy ofiarom Holokaustu. Albo nie chciały o tym za bardzo słyszeć przez długi, długi czas, mimo że informacje na ten temat dochodziły do uszu przywódców koalicji antyhitlerowskiej, albo kiedy już o tym wiedziały, to spychały te kwestie na dalszy plan. W gruncie rzeczy chodziło tutaj rzeczywiście o rywalizację, o strefy wpływów. No i wynik tej wojny potwierdza taką interpretację, że tutaj główną stawką, która była istotna dla elit politycznych, czy to w Stanach, czy w Niemczech, czy w Związku Radzieckim, czy w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, było zachowanie albo poszerzenie swoich stref wpływów. Po II wojnie światowej widzimy, jak w sposób niesłychanie brutalny mocarstwa kolonialne próbowały restytuować swoją władzę na obszarach, które w czasie tej wojny straciły chwilowo. Tak Brytyjczycy robili w Kenii, no w Kenii akurat nie stracili, ale tak robili na Malajach na przykład. Tak Holendrzy robili na terenie dzisiejszej Indonezji. Francuzi masakrowali ruchy narodowe w Algierii, mimo że setki tysięcy algierskich i marokańskich żołnierzy stanowiło główny właściwie trzon przez pewien czas sił francuskich, które walczyły we Włoszech i w południowej Francji przeciwko hitlerowcom. Także to nie jest taka piękna historia o antyfaszyzmie wolnego świata sprzymierzonego z Józefem Stalinem. W gruncie rzeczy prawdziwy front antyfaszystowski
Prawdziwy front, którego stawką, prawdziwa walka, której stawką było ocalenie nie tylko życia milionów zwykłych ludzi, ale też ich fundamentalnych praw, były ruchy oporu, były walki, które toczone były przez ruchy oporu zarówno w Europie, jak i poza nią. Poza Europą, w miejscach takich jak Chiny, Korea czy Wietnam, stawką była po prostu zerwanie z zależnością kolonialną. To samo działo się na Filipinach, na Malajach. I te późniejsze walki, które tam miały miejsce, późniejsze wojny przeciwko panowaniu kolonialnemu, były kontynuacją tego oporu, który tam się narodził w czasie II wojny światowej. Podobnie działo się w Algierii na przykład. Z drugiej strony w Europie też widzimy, jak ruchy oporu, które walczyły przeciwko okupantom faszystowskim czy nazistowskim, albo zderzyły się po II wojnie światowej, już po zwycięstwie z sojusznikami imperialnymi, którzy je zdusili w imię własnych interesów. Tak było w Polsce z partyzantką, która walczyła z okupantem i z wyzwolicielską Armią Czerwoną, która miała zupełnie inny pomysł na przyszłość tej części świata. Ale tak było też w Grecji, gdzie partyzantka komunistyczna, która wyzwoliła praktycznie cały kraj, została następnie zmasakrowana przez siły brytyjskie i dawnych kolaborantów faszystowskich, wspieranych przez Brytyjczyków. Podobna sytuacja konfliktu zbrojnego o charakterze domowym już po II wojnie światowej miała miejsce w północnych Włoszech. Więc jakby tego rodzaju historie pokazują, że te stawki nie były równoważne. Stawki, o które walczyły ruchy oporu, nie równały się tym, o które walczyły wielkie mocarstwa. Przy czym trzeba pamiętać też, że ta siła ruchów oporu antyfaszystowskiego, które miały na ogół lewicowy charakter, to były albo socjalistyczne, albo komunistyczne ugrupowania, i łączyły walkę z okupantem, z postulatem radykalnych reform społecznych, radykalnych, rewolucyjnych bardzo często zmian społecznych. One doprowadziły do tego, ich sukcesy, ich siła wymusiła w dużej mierze zasadnicze zmiany we wzorach redystrybucji dóbr i w politykach społecznych, ekonomicznych, w świecie zachodnim po II wojnie światowej. Jeżeli mówimy o tak zwanych paktach socjalnych, które zawarto po 1945 roku i co stało się początkiem tej ery 30 wspaniałych lat globalnego kapitalizmu, czy też kapitalizmu zachodniego, no to trzeba pamiętać, że to nie tylko ruchy pracownicze, ruchy robotnicze z wcześniejszych dekad przyczyniły się do wymuszenia na elitach kapitalistycznych tego rodzaju porozumień i zmiany polityki na bardziej redystrybucyjną wedle wzoru keynesowskiego, ale że dużą rolę odegrało także doświadczenie II wojny światowej i siła lewicowych ruchów oporu. Tak było na pewno we Francji, tak było w Beneluxie, tak było we Włoszech, tak było w kilku innych miejscach. No a z drugiej strony, że te ruchy oporu przeciwko okupacji japońskiej z kolei w Azji dały początek ruchom antykolonialnym, bo od nich się zaczęła się walka przeciwko panowaniu mocarstw zachodnich, które zwyciężyły z Imperium Japońskim w konfrontacji w czasie II wojny światowej, ale przegrały w walce z narodami domagającymi się niepodległości. Więc to była troszkę bardziej skomplikowana historia i jesteśmy w stanie ją powiedzieć inaczej wtedy, kiedy zmienimy trochę perspektywę i z tych gabinetów, w których się wytyczało nowe linie stref wpływów w Teheranie czy w Jałcie, gdzie robili to Churchill, Roosevelt i Stalin, przejdziemy troszkę niżej i spojrzymy na to z perspektywy ruchów społecznych i ruchów oporu antyfaszystowskiego, antynazistowskiego, które były odpowiedzią klas pracujących, klas ludowych, zarówno w Europie, jak i poza nią na faszyzm, nazizm i drugą wojnę i tę imperialną konfrontację. Bardzo się cieszę, że pan poruszył ten wątek kolonializmu, bo właśnie chciałam o to dopytać i myślę, że to jest dobry punkt rozmowy, żeby przejść do tych wątków, które zawarte są w 4 i 5 rozdziale, czyli tam, gdzie pisze pan o kryzysie gospodarczym 2008 roku i o konfliktach międzynarodowych. Prosiłabym, żeby rozwinął pan taką myśl, że kapitał nigdy nie rozwija się bez ingerencji zbrojnej i że kapitalizm może istnieć tylko kosztem społecznym. Jeśli chodzi o tę pierwszą kwestię,
No to tutaj ja po prostu powtarzam to, co swego czasu głosiła Róża Luksemburg w swojej fundamentalnej pracy o akumulacji kapitału, gdzie pokazywała, że imperializm i związany z nim kolonializm to nie jest jakaś przygodna cecha konkretnej polityki, konkretnych mocarstw, ale że jest to element natury porządku kapitalistycznego, że kapitalizm to już teoretycy, którzy kontynuowali tego rodzaju analizę kapitalizmu, wskazywali, że kapitalizm należy rozpatrywać nie tyle jako sposób produkcji, który można zredukować i analizować na poziomie gospodarki narodowej, ale że jest to zawsze system globalny, że te uniwersalności kapitalistyczne nie muszą ogarniać całej kuli ziemskiej, ale na pewno jest to więcej niż tylko jedna gospodarka, jeden system gospodarczy ograniczony granicami państwa narodowego. No i że w tym sensie rywalizacja imperialistyczna wypływająca z tych samych mechanizmów, które leżą u podstaw ekspansji kapitalistycznej, czyli z takiego przymusu nieograniczonej akumulacji, czyli z tego, co nazywamy akumulacją pierwotną, i czy też akumulacja przez wywłaszczenie, żeby użyć pojęcia Davida Harvey'a, no to są te mechanizmy, które napędzają przemoc w tych trybach ekspansji kapitalistycznej. I istotnie, historycznie rzecz biorąc, nie da się obronić tezy, że nie wiem, wolny handel czy wymiana międzynarodowa, produkcja kapitalistyczna to jest coś, co rozwój gospodarczy, jak to się ładnie mówi, że to są jakieś procesy, które pacyfikują stosunki międzynarodowe, które przyczyniają się do większego wzajemnego zrozumienia i lepszej współpracy poszczególnych państw. Nic takiego z historii nie da się wywnioskować. Podobnie jak ze współczesności. No, widzimy, że dzisiejszy kapitalizm także jest kapitalizmem mocarstw usiłujących dzielić świat między siebie w ramach różnego rodzaju stref wpływów. Stany Zjednoczone w dalszym ciągu uważają cały świat za swoją strefę wpływu, a więc przyznają sobie prawo do interweniowania zbrojnego w każdym punkcie kuli ziemskiej. I widzieliśmy taką kulminację tej imperialnej hybris na początku XXI wieku. Przy czym zwykle takie kulminacje w historii dotychczas miały miejsce w chwili, kiedy pewien projekt imperialny doznawał kryzysu, kolapsu albo rozpadu. I to się dzieje też ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone pozwoliły sobie na prowadzenie wojen na kilku frontach w początku XXI wieku, no i wychodzą z tego mocno, nie tylko mocno pokiereszowane, ale wydaje mi się, że są już dzisiaj mocarstwem schyłkowym, chociaż ten schyłek jeszcze potrwa wiele, wiele lat na pewno. No ale z drugiej strony mamy ożywioną dzisiaj rywalizację imperialistyczną na skalę globalną, bo pojawiają się mocarstwa wschodzące, te kraje, które jeszcze do niedawna uznawano za kraje trzeciego świata, takie jak Chiny czy Indie, czy Brazylia, które mają swoje aspiracje imperialne. I widać to będzie w najbliższych latach. Odsłuch społeczny. To jest chyba dobry moment, żeby przejść do krótkiego omówienia ostatniej części książki, tam gdzie właśnie zwraca się pan ku przyszłości. Pisze pan o projektach nowej przyszłości. Rozdział nosi tytuł Jak wyjść z domu i zmienić świat. I rozprawia się pan tutaj z mitem takiego zbawienia przez technologię. To znaczy, pisze pan między innymi o tym, że w tej chwili bardzo mocno wierzymy w to, że pewne problemy rozwiązania technologiczne, ale w przypadku na przykład kryzysu klimatycznego z pewnością tak nie będzie, bo to rozwój technologii jest tutaj problemem. Tak, no rzeczywiście od czasu do czasu, ostatnio coraz częściej słyszymy od różnych autorów, autorek taką opowieść o tym, że transformacje technologiczne to jest źródło albo nadziei na lepszą przyszłość, na to, że wyjdziemy z kryzysu klimatycznego, na to, że wyjdziemy z kryzysu ekonomicznego, z kryzysu politycznego, w którym się obecnie znajdujemy, czy z kryzysu zdrowotnego.
A z drugiej strony słyszymy, że technologia jest zagrożeniem, że na wszystkich tych polach, to także ze względu na kolejne rewolucje technologiczne, jesteśmy jakby zdeterminowani do tego, żeby przegrywać, tak, żeby mierzyć się ze skutkami, nie wiem, na przykład destabilizacji stosunków pracy, uberyzacji zatrudnienia. Więc ja uważam, że obie te opcje, obie te opowieści są fałszywe, ponieważ one fetyszyzują technologię. Technologia ani nie jest czymś, co automatycznie narzuca nam postępowe rozwiązania, ani nie jest czymś, co automatycznie narzuca nam rozwiązania regresywne, autorytarne czy oparte na intensyfikacji wyzysku. Tak może być w określonym kontekście społecznym. To układ sił społecznych, to znaczy na ile w społeczeństwie, w którym funkcjonujemy, w którym żyjemy, dominują interesy sektora finansowego czy kapitału, a na ile są to raczej potrzeby społeczne, to decyduje o tym, czy technologia przybierze postać jakiegoś nowego zagrożenia, nowego narzędzia eksploatacji czy kontroli, dyscyplinowania, czy wręcz przeciwnie, czy stanie się narzędziem, które będzie służyło większej emancypacji, odzyskaniu czasu wolnego i podwyższeniu standardu życia. To jest ta propozycja, którą ja bym, jeśli chodzi o technologię, podsuwał i starał się włączyć do debaty na ten temat w Polsce. I rzeczywiście wydaje mi się, że też historia bardzo dobrze to pokazuje, no bo można wskazywać na różnego rodzaju bardzo postępowe zastosowania nowych technologii, na przykład technologii informatycznych, jeszcze w latach 70. Natomiast w momencie, kiedy ten układ sił społecznych był jeszcze w miarę bardziej zbalansowany i klasy pracujące miały większą reprezentację i ich potrzeby miały większy wpływ na to, jak te zastosowania technologii były wdrażane. A zupełnie inaczej to wygląda dzisiaj, kiedy właściwie technologia służy głównie zwiększeniu intensyfikacji pracy, kontroli nad procesami pracy i wyciskaniu, czy takiej, jak to się mówi, ekstrakcji wartości z wszystkich wymiarów naszego życia. W czym najlepsze są takie korporacje jak Amazon czy Facebook. Więc jakby to wszystko zależy od tego, na ile jesteśmy w stanie kontrolować technologię, na ile jej użycie, ale także na ile badania technologiczne, na ile kierunki tych badań są determinowane przez interesy prywatnego kapitału, a na ile mogą być one wynikiem kontroli demokratycznego podejmowania decyzji. Odsłuch społeczny. Myślę, że nawet tutaj mamy dzisiaj bardzo dobre przykłady takiego wykorzystania najnowszych technologii cyfrowych, które pokazują, że w pewnych okolicznościach mogą one być świetnym narzędziem mobilizacji, budowy demokracji, odbudowy demokracji, włączania ludzi, kobiet, mężczyzn do procesów politycznych. To jest doświadczenie na przykład hiszpańskich ruchów Indignados i tego, co nazywamy municypalizmem międzynarodowym, także rozwijającym się głównie w Hiszpanii, który znakomicie sobie radzi z technologiami. To jest taka koncepcja, która wywodzi się z różnych idei anarcho-samorządowych, możemy powiedzieć w taki sposób, ale ten ruch nie powstał na seminariach ani w debacie intelektualnej, tylko zrodził się z protestów przeciwko polityce neoliberalnej w Hiszpanii w roku 2011. I w gruncie rzeczy sprowadza się do próby zbudowania na nowo podmiotowości demokratycznej poprzez oparcie jakby nowego modelu organizacji społecznej na zgromadzeniach, które będą reprezentowały obywateli i obywatelki poszczególnych dzielnic miast, całych miast, regionów, ponad granicami dotychczasowych państw narodowych. To jest też jakaś koncepcja, która uprzywilejowuje miasta wielkie i stara się budować te sieci demokratyczne i podmiotowości wokół samorządności zogniskowanej wokół miast, no ale też właśnie ma charakter międzynarodowy. Jest to w jakimś sensie, jeśli chodzi o Europę, też odpowiedź na taką słabość konstrukcji europejskiej, Unii Europejskiej, która w gruncie rzeczy opiera się na suwerenności państw, a nie suwerenności obywateli i obywatelek.
Zmierzając do podsumowania naszej rozmowy, chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz i to będzie bardziej pytanie do Pana jako autora i redaktora, a mniej pytanie o samą treść książki. To znaczy, tak jak powiedzieliśmy na początku, ta książka jest zbiorem tekstów pisanych w ciągu ostatnich kilkunastu lat, więc siłą rzeczy część wątków jest mniej lub bardziej aktualna, część się pewnie trochę zdezaktualizowała. I w związku z tym chciałam zapytać, czy dzisiaj, po prawie roku pandemii, przypomnę, że rozmawiamy w grudniu 2020 roku, czy teraz jakoś inaczej postawiłby Pan akcenty w tej książce? Czy jest może jakaś taka refleksja, której Pańskim zdaniem brakuje w tej książce, a którą na pewno zawarłby Pan dzisiaj, po tych kolejnych miesiącach obserwacji, jakby nie było nowego kryzysu? Tak, no właśnie wydaje mi się, że jest troszkę inaczej. To znaczy, że te wydarzenia ostatnich miesięcy bardzo mocno zaktualizowały większość tez, które zostały postawione w tej książce i że ten wybór, którego dokonałem, w jakimś sensie został pozytywnie zweryfikowany przez to, co się teraz dzieje. Ja nie mam wrażenia, że któreś z tych wątków się mocno zdezaktualizowały, wręcz przeciwnie. Właśnie uważam, że one nabrały jeszcze bardziej wyrazistości i stały się jeszcze bardziej palącymi kwestiami. W gruncie rzeczy ten kryzys, z którym mamy teraz do czynienia, jest katastrofą zapowiedzianą, jest katastrofą, którą właśnie ta książka w jakimś sensie zapowiada. Ja tam sporo piszę o tych procesach, które dzisiaj kulminują i w postaci kryzysu ekonomicznego. Też jeśli weźmiemy pod uwagę aspekt klimatyczny, ekologiczny czy zdrowotny tego kryzysu, no to także tutaj potwierdzają się pewne rzeczy, o których pisałem. No to jest trochę taka wątpliwa satysfakcja, kiedy wydaje się książkę u progu, czy też kończy się pisanie książki u progu jakiegoś wielkiego załamania o charakterze globalnym. No i właściwie większość rzeczy, o których się pisało, mając taką świadomość, że, no że być może jest się czarnowidzem, że to wszystko się zrealizowało, zmaterializowało w jeszcze bardziej brutalnej postaci, niż można było się tego spodziewać jeszcze kilka miesięcy temu. Jakby w tym sensie, tak, mamy do czynienia z jakąś zmianą, ale jeśli chodzi o zasadnicze jakby cechy tego momentu, w którym się obecnie znajdujemy, no to tutaj możemy mówić tylko i wyłącznie o jakiejś radykalizacji pewnych tendencji, z którymi mieliśmy do czynienia już wcześniej. Ta puenta nie jest specjalnie optymistyczna, ale mam nadzieję, że zachęci słuchaczy i słuchaczki do sięgnięcia po tę książkę. Przypomnę, rozmawialiśmy o zbiorze Witajcie w cięższych czasach, polski kapitalizm, globalny kryzys i wizje lepszego świata autorstwa Przemysława Wielgosza, który był gościem dzisiejszego odcinka Odsłuchu Społecznego. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Odcinek montuje Katka Mazurczak, a wydaje go Natalia Świerczewska. Ten odcinek Odsłuchu Społecznego oraz wszystkie inne znajdziecie na YouTube, Spotify i wszystkich popularnych platformach podcastowych.